Co on dziś o tobie myśli? Takie pytanie dzisiaj zadam kartom. Witam serdecznie oczywiście wszystkich moich kochanych widzów na moim kanale Orakel Miłości Loeli. I zanim zacznę wróżbę, proszę posłuchać moich dwóch ogłoszeń parafialnych, więc pierwsze ogłoszenie jest, że w piątek o godzinie 19 będzie znowu live, jedno pytanie do kart. Także zapraszam wszystkich na mój kanał w piątek o godzinie 19 z okazji 1500 subskrybentów, które już jest nawet ponad tą liczbę. Wczoraj właśnie było 1550 wręcz, a dokładniej 1555 subskrybentów, więc z tej okazji oczywiście robię live dla wymiany energii, więc proszę zapisać sobie w piątek, teraz w tym tygodniu. Piątek to jest 16 lipiec, o godzinie 19 będę live. Jedno pytanie do kart Lenormanda lub Tarota i oczywiście losowo, jak na loterii. Dobrze, więc drugie ogłoszenie jest oczywiście, dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Bardzo szybko się to rozrasta, dziękuję, super. I zapraszam Państwa serdecznie do dalszych subskrypcji, do dalszych lajków i do komunikacji ze mną. Czy przez komentarze, prawda? Proszę pisać, czy wróżby rezonują, w jakim sensie rezonują, wasze historie. To jest bardzo ciekawe, inspirujące, które grupy właśnie rezonują z Państwem. I następnie bardzo proszę Państwa też, jeśli chcecie wróżby indywidualne, to jest pod filmikiem mój e-mail, loelia.orakel@gmail.com. Także można też napisać do mnie na e-mail i wtedy zrobić sobie indywidualną wróżbę, to wtedy wchodzimy głębiej, dokładniej, precyzyjniej, ponieważ to teraz są tylko czytania kolektywne, czyli grupowe, czyli bez żadnej tutaj indywidualnej energii. Ale w większości rezonują z Państwem, dlatego przyciągają te wróżby do mojego kanału Państwa właśnie. Niemniej jednak wróżby indywidualne są wtedy już energetycznie skupione tylko na jednej osobie i na jednym przypadku, prawda, konkretnym, czy konkretnej parze. Dobrze, więc zaczynamy. Kochani, są dwie grupy dzisiaj, jak zwykle. Znów robię serię kart Lenormanda i Tarota, ponieważ widzę, że jedni lubią Lenormanda, jedni lubią Tarota, a inni oglądają dwie grupy, ponieważ być może nawet te karty się uzupełniają. Być może dla innych osób jest to taka kontynuacja, najpierw co powie Lenormand, a później co powie Tarot. Także traktujcie to tak, jak chcecie. W każdym bądź razie, kto lubi tylko Lenormanda, to jest grupa pierwsza. Seria właśnie kart Lenormanda. I grupa druga to jest właśnie talia Tarota. Dobrze, proszę sobie wybrać grupę, którą Państwo chcą, lub oglądnąć dwie grupy dla uzupełnienia, dla dokładności. Proszę sobie właśnie tak to zorganizować, jak Państwo wolą. Wiem, że niektórzy mówią nie, Tarota nie, tylko Lenormanda wystarczy. Inni znowu mówią nie, tylko Tarot, proszę, bo Tarot jest dokładniejszy. To są różne opcje, prawda? To już od Państwa upodobań. To jest tak, jakbym powiedziała, lubię pić Coca-Colę lub lubię pić marchewkowy sok, tak? Dobrze. Więc zacznijmy od grupy pierwszej, czyli kart Lenormanda. Co on dzisiaj o tobie myśli?
Na pewno myśli dzisiaj, że chciałby rozpocząć z Tobą nowy rozdział, nową fazę związku, zacząć pisać właśnie jeszcze raz ciąg dalszy tej Waszej pięknej historii romantycznej. Na pewno myśli o otwarciu się jakiejś możliwości tutaj z Wami. Niemniej jednak karty następne pokażą właśnie, że on myślał, że jest w jakiejś blokadzie, że jest w jakiejś izolacji, że jest jakiś niedostępny, że tutaj ciężko, jest właściwie mu ciężko w jakimś sensie. Były u Was jakieś tutaj izolacje, czyli ciche dni, kryzysy, gdzie być może on lub oboje, lub Wy, prawda, to już Wy wiecie najbardziej, bo są, każda historia jest inna, gdzie on lub Wy lub oboje odcięliście się, izolowaliście się, byliście właśnie jacyś niedostępni w stosunku do siebie. Siedzieliście jakby sami w izolacji, być może też nie pisaliście ze sobą regularnie, w ogóle nie było spotkań. Myśli o tym właśnie tutaj, że no ta izolacja była właśnie tak silna, prawda, z Wami. W tej chwili chcę podjąć to ryzyko i zagrać, jakby tak się mówi, że wierzy w tą dobrą passę, wierzy w szczęśliwą grę, tak, ale by właśnie wygrać, zaryzykować musi i otworzyć właśnie siebie i otworzyć też Ciebie, czyli żebyście Wy oboje otworzyli się na nową jakąś tutaj szansę, czy nową fazę, czy właśnie nowy początek, tak, jeśli mieliście takie straszne tu blokady, izolacje, kryzysy, emocjonalne jakieś tutaj problemy, tak, gdzie się odsunęliście od siebie, także chciałby właśnie zostać w tej grze, jakby grać dalej o to szczęście, prawda, w takim metaforycznym tego słowa znaczeniu, chciałby, byś Ty się otworzyła na jego tutaj propozycje, nie wiem, komunikacji, czy spotkania, czy właśnie, no, ogólnie kontaktu, tak, i on też chciałby właśnie tu otworzyć nowe perspektywy, chciałby wyjść tutaj z tej blokady, tak, otworzyć siebie i chciałby również, żebyś Ty dała mu szansę, tak, dała mu szansę i otworzyła się, to jest szansa właśnie w grze tej, tak, otworzyła się właśnie na ten związek jeszcze raz. Niemniej jednak jakieś ma obciążenia, myśli też, że obciąża go właśnie to, co się stało między Wami, taki ten on-off, Bilajesz, taki, przepraszam, być może taki on-off partner, związek, tak, on-off relacja, gdzie ciągle właśnie jesteście tutaj w tych blokadach, takie wycofywanie się, wracanie, obciąża go to tutaj bardzo, mówi, że na pewno myśli, że jest to mozolna droga, bo osiągnąć z Wami ten szczyt szczęścia, jest to trudna praca nad tym związkiem i przed tą trudną pracą, tą trudną inwestycją ma właśnie tutaj straszne blokady, jakieś obciążenia. W dalszym wypadku, jakby nie wiem, może jakąś taką niewiarę, która go blokuje, być może przerasta go to zadanie, właśnie ten związek z Tobą, być może no, ma tutaj takie serce z kamienia, powiedzmy, w niektórych momentach zablokowane do tego, by być szczęśliwym i chciałby właśnie, myśli o tym, by jakoś tą blokadę tutaj pokonać, co nie jest trudne, co jest mozolną pracą i ciężką. On myśli, że chciałby być szczęśliwy, to znaczy te blokady już na pewno chce tutaj pokonać i być szczęśliwym z Wami. Myśli o tym, że właśnie chciałby tego szczęścia, pragnie tego szczęścia z Wami, realizacji tego szczęścia. Niemniej jednak tutaj no, są poważne obciążenia właśnie na jego sercu czy w jego głowie, co właśnie wszystko jakby utrudnia i przez to właśnie on wie o tym i myśli o tym, że są ogromne straty tutaj. Też on ma jakieś lęki w stosunku właśnie do
być może nowego początku z tą relacją, ma jakieś tutaj wewnętrzne takie lęki, które go zżerają. Być może przez złe doświadczenia, być może przez jakieś złe właśnie wasze tutaj osobiste kłótnie czy problemy, tak? Czy być może też nie jest ufny, nie ufa już drugi raz, nie jest to łatwe dla niego. Lęki go zżerają po prostu wręcz od środka i myśli o tym, że to wszystko powoduje właśnie te izolacje, te blokady, taka ta niemożność nieraz wyjścia z tych blokad. Wszystko to powoduje ogromne szkody w waszym związku, w waszych uczuciach, relacji, miłości, emocjach, kontakcie, prawda? Wszystko to szkodzi wam i właśnie jest tym zmartwiony. Ma też takie lęki, że popełni jakieś błędy, że popełni te same błędy, że będzie ciągle właśnie blokował, że wy będziecie blokować, że ciągle będą właśnie jakieś tu problemy. Tego się lęka, obawia, myśli o tym intensywnie właśnie w stosunku do tej relacji, ale tak jak już wspominałam, pragnie otworzyć jeszcze raz ten rozdział i następny, dalszy ciąg tej historii pięknej z wami, miłosnej, chciałby, pragnie właśnie napisać. Zobaczmy, kochani, co powie wam jeszcze wasz partner. Co chce powiedzieć wam partner? Allein die Zeit wird es zeigen. Okej, okay, czyli sam czas pokaże. Sam czas będzie ci pokazywał znaki. Sam czas będzie ci mówił, pokazywał, udowadniał jego uczucia do ciebie. Czyli odczekaj, daj tej sprawie jeszcze czas. Być może nie jest on jeszcze gotowy tutaj na takie totalne otwarcie się na ciebie. Więc daj mu czas, sam czas pokaże ci właśnie wszystko. Czyli uspokój się, opanuj. No znów słowo cierpliwość, tak? Tutaj musi paść niestety, więc on ci pokaże właśnie tutaj. Czas ci pokaże właśnie z biegiem czasu, jakby doświadczysz, prawda? Jakie uczucia ma do ciebie twój partner, czego chce, jeśli się otworzy i nie będzie miał tej tych masywnych lęków, które zżerają go wręcz od środka. Dziękuję cudownie grupie drugiej, grupie pierwszej, przepraszam, już chciałam grupę drugą nawet tutaj szybko załatwić, nie, moment. Grupa pierwsza, dziękuję serdecznie grupie pierwszej i teraz zapraszam, kochani, grupę drugą. Oczywiście grupa pierwsza może zostać również i posłuchać, co teraz powie Tarot o tym, co on o was myśli. Czyli karty Tarota. Mhm. No tutaj troszkę też podobne karty, powiem szczerze. Także wszyscy państwo, którzy patrzą na grupę pierwszą i drugą, to rzeczywiście jest taka tutaj jakby kontynuacja tematu. Myśli o zwycięstwie, myśli o nowym początku, chciałby być waszym wybrańcem, także myśli w swoje, jakby w swoją wygraną, prawda, w swój triumf w stosunku do tej relacji, w stosunku do was. Być może myśli, że są jacyś konkurenci, on chce, byście jego wybrali, byście z nim byli. Także myśli tutaj o właśnie swojej silnej pozycji zwycięzcy, właśnie jako partner wasz. Niemniej jednak dzisiaj, na dzień dzisiejszy, znajduje się on w ciężkiej bardzo tutaj energii. Dziewiątka mieczy i czwórka mieczy, kochani. Obciążenie. Dziewiątka mieczy, na pewno jest to smutek. Zmartwienia, smutki, negatywne podejście do właśnie do spraw, niewiara w siebie, źle śpi, jest stroskany, jest taki rozżalony, powiedzmy. Te miecze przybiły go, prawda? Jest przybity jakby jakiś taki, no nie wiem, wręcz takie stany depresyjne, prawda? Rozmyślania, niewiara w siebie, obciążenia. W takiej energii jest dzisiaj.
Niemniej jednak tutaj próbuje właśnie jakby się zregenerować. Ma potrzebę odpoczynku, potrzebę izolacji, bycia sam na sam ze sobą, by poukładać racjonalnie swoje sprawy, swoje uczucia, pragnienia, emocje do Was. No, oczywiście też sprawy związane w stosunku do tego związku, tak, do tej relacji, do Was, ponieważ pytanie było właśnie, co on myśli o Was, o Waszej relacji, więc tutaj też racjonalnie na poziomie głowy, odsuwając od siebie emocje, myśli, co ma zrobić, jak ma dalej postępować, jakie kroki ma podjąć, co ma wybrać, jak ma się zdecydować. Także trochę ciężka energia na dzień dzisiejszy, właśnie te blokady również, tak jak w pierwszej grupie, ale chce wyjść z tej energii tutaj. To będzie trwało parę dni i wyjdzie, chce się otworzyć na świat, chce się otworzyć na Was, chce się otworzyć na tą relację, tak? Chce właśnie jakiejś nowej szansy, nowego początku czy powrotu. Chce tutaj być radosnym, mieć piękne znowu z Wami doznania, momenty. Te fazy takie tutaj przejdą, ponieważ karta świata jest bardzo pozytywną kartą, więc myśli już o tym, by właśnie zacząć z Wami wszystko na nowo, radośnie, pozytywnie, prawda? Także karta świata właśnie to potwierdza i kochani, świat zamyka tą starą fazę jakichś Waszych nieporozumień. Świat mówi o spełnieniu właśnie emocjonalnym, no w ogóle we wszystkich, na wszystkich poziomach. Radość, szczęście, akceptację zmian. Także chcę zmiany, chcę otwarcia się, chcę pozytywnych tutaj z Wami dalszych emocji i rozwoju, prawda, tego związku. Myśli o wielkich uczuciach do Was, to jest karta 10 kielichów, więc te uczucia są po prostu no, przepiękne, powiedzmy sobie. Tutaj myśli o uleczeniu wszystkich starych jakichś balastów, jakichś problemów. Myśli o tym właśnie, byście byli piękną, romantyczną parą, szczęśliwą. Dziesiątka kielichów mówi o spełnieniu emocjonalnym, o marzeniach, o spełnieniu marzeń. Bardzo pozytywne, pokazuje bardzo pozytywne aspekty tego związku, tej relacji, bezpieczeństwo emocjonalne. Także, proszę Państwa, jest to karta spełnienia emocjonalnego i właśnie myśli być może nawet o rodzinie, o wyjściu, znaczy o ślubie, przepraszam, o ślubie, o nie wiem, zaręczynach, o umocnieniu tego związku, o czymś właśnie konkretnym i takie konkretne ruchy będzie tutaj podejmował i to bardzo szybko, energicznie, ponieważ jest karta rydwanu. Rydwan przynosi również zmiany, energiczną akcję, energiczną, energetyczną, znaczy aktywną, tak? Aktywne działanie właśnie w Waszą stronę. No, rydwan jest też taką kartą narwańca, czyli przypuśćmy, w Waszą stronę idzie bardzo gorący, namiętny, seksualnie tutaj jest silne pożądanie, tak, Was, bardzo silne emocje, widzimy tutaj tą kolorystykę tej karty, no to są bardzo silne emocje, po prostu no mega emocje, prawda, totalne pożądanie, totalna akcja szybka, błyskawiczna wręcz, niemniej jednak u rydwanu naturalnie są i dobro, i zło, to też takie działanie tego Xinjiang, czyli działanie właśnie tych dwóch takich przyciągających się, magnetyzujących się sił, męskiej i damskiej, tak? I też jest taka dualność, dobro i zło, pozytyw i negatyw, czyli on jedzie do Was, zamierza tutaj coś z Wami zbudować. Gdzie zajedzie, jak się to skończy, czym to się skończy, jest to wielka niewiadoma, ponieważ rydwan zawsze może skręcić w lewo, jadąc w prawo, więc jak to się skończy, nie wiadomo. I on o tym też myśli, że być może jest to pewne ryzyko, tak? Ta nowa próba, boi się troszeczkę, myśli właśnie tutaj o tym, jak to rozwiązać, jak będzie najlepiej, rozsądniej. Dzisiaj właśnie jest w tej fazie takiego smutku, troszkę przygnębienia, planowania, ale tu będzie bardzo, bardzo, bardzo energiczna, szybka, aktywna akcja w Waszą stronę. No i myśli o Was przede wszystkim, że jesteście królową mieczy, prawda? Królowa mieczy, kochani, to są znaki powietrzne, czyli
bliźnięta, waga, wodnik. Być może jesteście spod tego znaku, osoby pytające, myśli o Was, że jesteście bardzo silne, czasami zimne emocjonalnie, czasami niedostępne, że po prostu no, chcecie mieć władzę, jesteście ostre w działaniu, konkretne, stawiacie warunki, nie dacie się skrzywdzić. Wszystko to, co Wam szkodzi, odcinacie od razu, blokujecie go. Być może, żeście go zablokowały w kontaktach, dlatego po prostu jest jakiś załamany, boi się zrobić jakiegoś złego, fałszywego kroku w stosunku do Was, ponieważ wie, że nie może pozwolić sobie na jakąś tutaj, na jakiś błąd w działaniu, ponieważ jesteście bardzo ostre. Nie dajcie sobie po prostu nadmuchać jakby, prawda, w kaszę, jak to się, nie wiem, jak to się mówi po polsku, że ale nie dacie sobie po prostu tutaj, nie wiem, na jakieś tutaj kolejne błędy lub głupawe zachowania. Nie tolerujecie tego, odcinacie, blokujecie od razu, prawda? Więc wie, że jesteście konkretne, waleczne, ostre w działaniu i dlatego musi na pewno też przemyśleć swoje kroki w stosunku do Was. Niemniej jednak imponujecie mu właśnie swoją siłą osobowości, charakteru, swoją właśnie taką silną osobowością, pewną siebie, którą jesteście i tęskni właśnie za Wami. Wie również, że macie nad nim władzę, że jesteście władcze, że jesteście właśnie silne tutaj, jeśli chodzi o właśnie Wasze działanie. Chce właśnie być zwycięzcą, chce być znowu z Wami, chce być w tym związku, chce po prostu, by ten związek się udał, prawda, by był triumf. Zobaczmy jeszcze, co chce Wam powiedzieć Wasz partner. Co myśli, jakie ma myśli w stosunku do Was. Proszę o kartę, co myśli partner. Co myśli partner. Proszę o kartę, co myśli partner. Proszę o kartę, co myśli, co myśli, co myśli partner. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Ok, to jest to troszeczkę tak jak ta pierwsza karta, prawda, że sam czas pokaże Ci. Tu jest też ten sam sens, że Ty chcesz coś na siłę zrobić, prawda, na siłę chcesz o coś walczyć, ale daj temu czas, by się samo potoczyło, samo rozwinęło, samo wyjaśniło, przyszło do Ciebie właśnie w tym odpowiednim momencie. Nic nie rób na siłę, nie rób jakiejś presji, prawda? Nie rób jakiegoś stresu tutaj, tylko daj spokojnie opanowanie tym sprawom czas, by samo się to wszystko wyklarowało i wyjaśniło. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję grupie drugiej, dziękuję również grupie pierwszej, także wszystkim widzom serdecznie dziękuję za odwiedziny. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niebawem.